Przed meczem w Wielkim Klinczu oba zespoły miały tyle samo punktów i taką samą wolę zwycięstwa. Początek był trudny, pierwsza połowa to walka właściwie łeb w łeb z niewielką przewagą Jeleniej Góry. Pierwsza część meczu skończyła się wynikiem 15-13 dla gości. W drugiej połowie kościerzynianki nie tylko dogoniły rywalki, ale też wypracowały sporą przewagę. Kilkanaście minut przed końcem spotkania wygrywaliśmy 24-17. Przeciwniczki nie chciały dać za wygraną i walczyły za Jadle. Ostatecznie jednak to UKSPCM mógł świętować drugie z kolei zwycięstwo, pokonując Jelenią Górę 30-26. Jesteśmy przedostatni, mamy 2 punkty straty do Ruchu Chorzów. Jest szansa się utrzymania i to nas bardzo cieszy. Dziękuję dziewczynom, dziękuję z Lów Brzezińskiej, dziękuję bramkarkom, wszystkim dziewczynom w polu. Dzisiaj Mokra zagrała naprawdę swoje fajne zawody. Wszystkie zagrały dobrą piłkę, ale ona dzisiaj w drugiej połowie zdecydowanie pociągnęła grą. I za to chciałem podziękować całemu zespołowi, w szczególności także sztabowi szkoleniowemu, wspólnemu i panu Erykowi Klatowi i wszystkim kibicom, którzy dzisiaj w Wielkim Klinczu przyszli tłumnie i tłumnie nas dopingowali. Za to bardzo dziękuję, postaram się za tydzień, żebyśmy tyle emocji i wygrana kolejna przybliżyła nas do tego utrzymania w Superlize. Bardzo tego chcemy. Najbliższą sobotę również w Wielkim Klinczu mecz z Nowym Sączem. Trzymamy kciuki za utrzymanie się dobrej pasy UKSPCM.